Witam serdecznie, Szczęść Boże. W naszym życiu często jest mało życia. To jest paradoks. Chcemy żyć, ale niestety w tym naszym życiu jest więcej śmierci niż życia. I to objawia się smutkiem, lękiem, niepokojem. Potrafimy się martwić, niepokoić o wiele rzeczy. Przez to też ludzie cierpią fizycznie. Niektórzy nie potrafią zasnąć, bo się boją, bo ciągle w głowie się myśli, samo się myśli o trudnych rzeczach. I człowiek się niepokoi, lęka. A co to za życie? To nie jest życie, to jest śmierć. A przecież mamy oddać chwałę Bogu przez uwielbienie, przez uśmiechnię uśmiechnięte twarze, przez radość, przez taniec. Tańcem będę chwalił Boga. Rozumiecie? I to na trzeźwo. Bez żadnych dodatków. Dlaczego będę tańczył? Bo Bóg jest we mnie. Bo, bo, bo doświadczam pokoju, to będę tańczył. No to zatańcz teraz dla Pana. Jeśli nie masz pokoju w sercu, to nie zatańczysz na trzeźwo, to będzie słabe. Jeśli nie ma w swoim życiu pokoju, to się nie uśmiechniesz, nie rozradujesz się. To będzie strasznie trudne. No i niestety tak jest, że w naszym życiu jest dużo niepokoju. Ten niepokój można tak wyrazić przez taki obraz kamyka, który jest w bucie. Ten kamyk wpada do tego buta, a my idziemy akurat. Bo nasze życie jest drogą. Idziesz, idziesz i masz kamyk w bucie i to tak ciężko się idzie. Noga krwawi, boli, ale idziesz. Bo musisz, nie? I właśnie w ten sposób można tak, tak zobrazować niepokój, który jest w sercu, tam w środku. Wiecie, ten kamyk w tym bucie potrafi, raniąc nas, sprawić, że ta nasza pięta staje się taka twarda, coraz twardsza. I tak samo z sercem się dzieje. To serce jest coraz twardsze, mniej czułe. Już nie czuję. Nie czuję się szczęśliwy. Nie czuję, że muszę coś zrobić dobrego. Nie robię tego, co mam zrobić. A jest to dobre, a Bóg tego ode mnie chce, bo ja tego nie czuję. A Bóg chce, żebyśmy się radowali. Rozraduj się, ale ja nie czuję. I to jest właśnie ta śmierć. I niestety dotyka to wszystkich, każdego z nas. Jak się przed tym obronić? Jak się uchronić przed tym niepokojem? Jest lekarstwo. Jezus jest tym lekarstwem, bo Jezus jest księciem pokoju. A książę pokoju przynosi nam pokój. Tylko pytanie czy my zechcemy przyjąć ten pokój, który On nam daje? Zajrzyjmy do słowa Bożego. Kto ma uszy do słuchania niechaj słucha. Ewangelia według świętego Łukasza. Gdy Jezus był już blisko Jerozolimy, to jest bardzo ważne, żebyśmy zrozumieli, czym jest Jerozolima. Jerozolima to Jeruszalaim, miasto pokoju. To nie jest byle jakie miasto. To jest miasto pokoju, w którym jest pokój. Dlaczego? Bo tam mieszka Bóg, w świątyni pańskiej, jest Jego chwała. Jezus zdąża do tego miasta pokoju jako książę pokoju. On idzie do tego miasta, żeby zanieść pokój. Jak On chce to zrobić? Przy pomocy miecza? Tak, tym mieczem jest Słowo Boże. On niesie to Słowo. Które jest często niezrozumiałe, a jak jest niezrozumiałe, to jest nieprzyjęte. My często nie przyjmujemy drugiego człowieka, bo go nie rozumiemy. Boimy się tego drugiego człowieka. Nie przyjmujecie, bo cię nie rozumiem. Odejdź, spadaj. A ten człowiek na przykład chce nam dać coś dobrego, ale my go nie rozumiemy. I Bóg, który stał się człowiekiem, jest, jest idealny pod każdym względem. Nie ma w nim żadnej, żadnych chciwości, żadnego cienia jego intencje są dobre jego czyny są dobre wszystko w nim jest dobre i przynosi pokój przez głoszenie słowa daje ci słowo przyjmij to słowo no, ale ludzie nie przyjęli tego słowa i o tym dzisiaj jest ta dzisiejsza ewangelia o tym dzisiaj jest ta dzisiejsza ewangelia gdy Jezus był już blisko Jerozolimy na widok miasta zapłakał nad nim i rzekł o, gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi, ale teraz zostało to zakryte przed Twoimi oczami. No właśnie. Prawdopodobnie oni, a nawet na pewno, mieli w sobie takie myślenie. Sivi z pacem parabelum, znacie to? Sivi z pacem parabelum. Chcesz pokoju, szykuj się do wojny. Oni szykowali się cały czas nieustannie do wojny. Oni pragnęli, Wyrzucić Rzymian z Jerozolimy i z całego państwa, bo uważali, że to jest ich główną, główną przyczyną ich niepokoju i nieszczęścia. Więc teraz nawet mówi się: nie? Siwi z pacem parabelum, chcesz pokoju, szykuj się do wojny, dlatego zbroimy się na potęgę. Okej, okay, zbrojmy się, ale ja i tak będę pokładał nadzieję w Panu Bogu, a nie w armatach. I, i, i karabinach, i samolotach, bo to nam nie da pokoju. To nam nie da pokoju takiego, który chce nam dać Jezus. My, my często, kiedy jesteśmy w jakimś niepokoju, to atakujemy, nie? Atakuje tego, który wzbudza we mnie niepokój. No i z Jezusem właśnie zrobiono to samo. Zaatakowali tego, którego nie zrozumieli. Nie byli w stanie go przeczytać. Mówi się tak, nie jestem w stanie ciebie przeczytać, bo człowieka powinniśmy czytać ze zrozumieniem. Człowiek jest jak książka. Otwieramy tą książkę i czytamy. I dzisiaj, właśnie też o tym można przeczytać w Apokalipsie, że Jan, apostoł, wszedł do nieba. Bo drzwi się otworzyły. Wczoraj czytaliśmy o tym, że drzwi się otworzyły do nieba, i Jan tam szedł i zobaczył, co tam się dzieje. I zobaczył księgę. Pokazali mu księgę życia, zapisaną z dwóch stron, ale zapieczętowaną. Nikt nie mógł tej księgi odczytać, zrozumieć, bo jest zapieczętowana. I Jan płacze nad tym właśnie. I my powinniśmy robić dokładnie to samo płakać nad tym, że nie rozumiemy Jezusa. Że nie, nie rozumiemy Ewangelii, nie rozumiemy Słowa, bo Jezus chciał pomóc mieszkańcom Jerozolimy przez głoszenie Słowa. To jest Jego miecz. On chce w ten sposób pokonać nieprzyjaciela, a największym nieprzyjacielem i jedynym nieprzyjacielem człowieka jest szatan, grzech. No ale Izraelici mówią: Ale my nie mamy grzechu, my wszystko robimy według przepisów. Mojżesz nam dał prawo, i my wypełniamy prawo, to Ty nie wypełniasz prawa, Ty łamiesz Szabat. My mamy innego przeciwnika, Rzym jest naszym przeciwnikiem. Rzym, który nas zniewala od tylu lat, i z nim mamy walczyć, i przygotowujemy się już do tej walki, czekamy na Mesjasza, aż Mesjasz przyjdzie i stanie na czele tej, tej armii, pokonamy wreszcie tego nieprzyjaciela. A Jezus mówi: To nie o to chodzi. Ja chcę wam dać inny pokój. Inny, mam inny sposób dawania pokoju przez głoszenie słowa, przyjmowanie tego słowa. A my często mamy Pismo Święte w domach, źródło naszego pokoju i nie płaczemy nad tym, że czegoś nie rozumiemy. Tak jak Jan. Jan płakał, 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 aż w końcu pojawił się starzec. Jeden ze starców mówi ej, nie płacz. Nie płacz, bo jest Jezus, bo jest baranek. On zrywa te wszystkie pieczęcie tej księgi, życia, i on ją wyjaśnia, on ją przekazuje w nowy sposób. On pokazuje, jak żyć w pokoju. Gdybyśmy tylko wzięli tą księgę, którą mamy w domu, ona jest rozpieczętowana w Jezusie, Chrystusie. Wszystkie słowa spisane tych 73 ksiąg. Tak, 73 księgi Starego i Nowego Testamentu, wszystkie są wyjaśnione w osobie Jezusa, przez Jezusa. Jezus daje nam zrozumienie, daje nam siebie. Czytaj mnie. Będziesz miał pokój. Będziesz miał pokój ty i twoja rodzina. I będzie wam się żyło bezpiecznie, tak bezpiecznie, że będziesz potrafił zatańczyć. Wyjmiesz ten kij z tyłka za przeproszeniem. Bo, nie, bo ludzie, jak nie potrafią tańczyć, to zachowują się, jak, jak mieli kij w tyłku, nie? I tak na trzeźwo tego nie wezmę, na trzeźwo nie zatańczę, na trzeźwo nie podniosę rąk. I to widać na, na liturgii, jak się zachowujemy, nie? <laughs> Pan z wami, ksiądz mówi, nie? A no my tak stoimy, jak takie, takie po prostu, no, takie sople. Bo jest w nas niepokój. Bo nie potrafimy tego przyjąć, bo nie potrafimy żyć na trzeźwo. I tu nie chodzi tylko o alkohol, tu chodzi o grzech, bo grzech jest takim właśnie upijaniem siebie. Każdy grzech sprawia, że człowiek przestaje być trzeźwy, taki czysty, czyli ma uświęcającą łaskę. No i Jezus mówi tak: płacząc nad tymi, którzy nie rozpoznali. Tego dnia pokoju, tego dnia pańskiego, tego co przynosi Jezus, czyli pokój, i mówi tak: Teraz przyjdą na ciebie dni, gdy Twoi nieprzyjaciele otoczą Cię wałem, oblegną Cię i ścisną zewsząd, powalą na ziemię Ciebie i Twoje dzieci z Tobą. A nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu za to, że nie rozpoznało, żeś nie rozpoznało czasu Twojego nawiedzenia. Nie rozpoznaliście tego, który przyszedł. Księcia pokoju. Odrzuciliście go. Tak jak się odrzuca tego, którego się nie rozumie. Odrzucam tą książkę, której nie rozumiem. Nie czytam jej dalej. Nie czytam tego człowieka. Nie chcę go przyjąć. On sprawia mi ból. Nie zapłakali. Nad tym, tak jak Jan. Jan zapłakał i my powinniśmy płakać. Tak jak Daniel, który płakał, płakał i płakał, bo nie mógł rozszyfrować pisma świętego, nie mógł rozszyfrować tych wszystkich proroc. Aż w końcu Bóg się zlitował nad nim i mówi: Dam ci rozeznanie, ale je zapie zapieczętuj. Ja ci dam te rozeznanie, ale je zapieczętuj. I przyszedł Jezus, Jezus Chrystus, i rozpakował wszystkie prezenty od Boga. Rozpakował wszystko. Wystarczy po prostu brać. Trzeba mieć dużo złej woli w sobie i zatwardziałe serce, żeby nie, żeby nie zrozumieć tej prostej mowy, którą Jezus kieruje do nas, a która jest zapisana w Ewangelii na przykład Mateusza. Osiem błogosławieństw. To jest, to jest wszystko otwarte, wszystko pokazane. Co robić, żeby w naszym życiu był pokój, szczęście, radość, żebyśmy mogli się radować na trzeźwo, żebyśmy mogli żyć żeby inni mogli widzieć w nas życie co zrobić wszystko jest jawne jasne nic nie jest tajemne wszystko jest jasne w Jezusie Chrystusie Jezus z tego powodu płacze bo choć dostali wszystko na ręku tak Jezus im po prostu dał do buzi masz bierz bierz po prostu jedz już Nie musisz gotować nawet tego, ja to z... przygotuję. Przygotuję ci posiłek, ty tylko weź zechci wstać z tego swojego łóżka i zjeść. Wszystko jest gotowe. Na stole. Nie, nie chcemy ciebie. Nie chcę tego. Nie chcę tego jeść, co nam dałeś. Wybieram miecz. Wybieram miecz i walkę z, z najeźdźcą, z Rzymianami. I rzeczywiście podjęli walkę. Powstało powstanie przeciwko Rzymianom i skończyło się tragedią. Skończyło się zniszczeniem Jerozolimy doszczętnie. Zaorali miejsce, gdzie, gdzie stała świątynia pańska. Zaorali po prostu. Kamień na kamieniu tam nie został. Wszystko zostało zaorane. I nie ma. Nie ma, nie ma źródła pokoju. Bóg stamtąd został przegnany, bo nierozpoznany został. Bo, bo człowiek nie natrudził się nad tym, żeby, żeby rozpoznać wolę Boga, żeby rozpoznać. A to wszystko jest proste, to wszystko jest jasne. W Chrystusie Jezusie. Mam nadzieję, że zostałem zrozumiany. Oj, trochę długo mówiłem, no ale cóż. Mógłbym dłużej. Jak Bóg da, to widzimy się jutro. Z Panem Bogiem i pozdrawiam.